jeszcze więcej emocji. Powiedzcie mi, o czym był ten tekst? To jest metafora życia. Po prostu popełniamy błędy, które robimy jeszcze raz. O rozłące i o tym, o tęsknocie za drugą osobą, o rozstaniu, które onegdaj przyszło i powraca jednak to uczucie cały czas, ale niekoniecznie. I uświadomienie tego, że nie wróci. O miłości generalnie, jedzeniu, o tym, co jest najważniejsze w życiu. A jak wam idzie w ogóle? Dobrze. Fajnie, jadam się. Fajna grupa. Weszliśmy w fajny klimat, ciężki, ale co? W dużym skrócie nadawaliśmy wielki sens małym rzeczom. Cieszmy się z małych rzeczy. Co powinien powiedzieć, że druga zwrotka ma troszeczkę inną melę? Ja no, troszeczkę. Wiesz, tam nawet będzie ciekawiej. Nie ma dobrej linijki. Jak jest dobra, to znajdź bardzo dobrą. To, co mówił wczoraj Przemek Myszor na przykład, to właśnie to, że warto naprawdę się otwierać, naprawdę warto pisać totalnie z otwartym sercem i tak szczerze o swoich przeżyciach. Bo i tak każdy to przełoży przez swoje doświadczenia i tak nikt tego nie zrozumie do końca, o czym napisaliśmy. Nauczyłem się tutaj więcej o pisaniu tekstów niż przez całe swoje życie.